Jurkowski teraz taki cross próbował zagrać, ale nie wyszło mu to. I prostopadła piłka, może nie wychodzi, Buczka na 40 metrów wychodzi. Świetna interwencja Buczka. Jak już wiemy, jak kto w stylu kogo, już nie będziemy tego nazwiska powtarzać. Buczek raz na środek boiska do Dudy, ten wyskakuje. Dobrze, świetnie to zgrał Duda. Jeszcze będzie szkoda, że Duda. Trzeba było do Będkowskiego. Tak jest, Będkowski wychodził fajnie na prostopadłą piłkę. Teraz Pitry idzie, Pielarz aktywnie, Pitry do Będkowskiego. Będkowski będzie strzelać 20 metrów. Będkowski zdał z tansu. Aj, i ładnie, ładnie. Piłka po rękach, ale nie, sędzia Będkowski był daleko i nie kontrolował. Tak jakby chciał teraz Jurkowski, dobrze zrobił wyblok, ale wolna prawa strona boiska, wdziela się zawodnik. Wychodzi, co wybić tę piłkę trzeba, pusta bramka, ale teraz nasi zawodnicy tam, chyba to Adrian Jurkowski. Piesak wybijał, Piesak wybijał. No nieprawdopodobne, piłkarze floty to po prostu spieprzyli strasznie. Teraz Będkowski, nie, Jurkowski nie dokładnie od Będkowskiego. Goni Olszar, Jurkowskiego to Jurkowski. Ojej, dobrze, że to nie było światło bramki. Jurkowski zachował się tak, jak mówią podręczniki. Nie zagrywać światło bramki. Kamiński prezentował ostatnio, ale teraz świetnie. Będkowski uwolnił się spod rywali. Podaje do Nawrota na wolne pole. Nawrot jakby trochę spowolniony, bieg do tej piłki i nic z tego nie było. Wrócę do Kamińskiego, Jurkowskiego. Może dlatego, że Kamiński w moim odczuciu ma lepszą formę w ostatnich meczach niż Jurkowski, gdzieś tam tych błędów, ale teraz znowu Pielosz objechany przed rywala, bija się. Dobrze, teraz bałem się, że Pielosz powtórzy to co... Pierwszej dla flotu, zdecydowanie. Dwie, trzy okazje, które mogły zakończyć się bramką. Jeszcze raz Grzelak, rzutu... Buczek, Grzelak, wybija piłkę z linii bramkowej, ale jeszcze flota przy piłce, nie wiada dośrodkowanie. Nie wyszła piłka. Nawrot wybije to Będkowski. Będkowski, oj, bo błąd Antonina Buczka teraz ewidentny był. Na szczęście Pielusz poszedł na asekurację i świetnie to zaasekurował. No, teraz już nie ma tego zawodnika we flocie, ale jest Duda na 40 metrze. Duda mija jednego zawodnika, podaje do Pitrego. Powinien Pitry strzelać, ma... Ale taki strzał zupełnie nieprzygotowany z miejsca, bez żadnego dobiegu. Długa piłka, Pielusz musi uważać, bo z Grzelakiem musi powalczyć. I traci tę piłkę. Mija jednego rywala zawodnik floty, strzał. Krótki ruch, Buczek broni, dobry strzał. Na boiska nie ma tam Pietrzaka, jest z centra w pole karne, wybija Pielosz, wybije piłkę na wrot, za wysoko uniesiona noga. Będzie rzut wolny teraz, będzie rzut wolny, ale ja wiem, czy sędzia to powinien gwizdnąć. Tam się nadział. Czteroosobowy mur naszego zespołu. Grzelak, nie, Grzelak po ziemi. Jeszcze piłka gdzieś tam się odbiła od kogoś i rzut rożny. Powodzenia. I znowu Gieksa atakuje Będkowski, teraz wypuszcza Goncerz, uderza z dystansu, ale nad poprzeczką. Przejmuje piłkę, będzie szansa na zawiązanie jakiejś kontry, ale nie bardzo miał teraz. Musi to Gieksa uważać, Jurkowski powinien skasować tę piłkę. Tak jest. Dobrze, dobrze interweniował Jurkowski, jakaś kontuzja przejął. Teraz jest Duda źle. Musi Gieksa uważać, nie dać się obrócić z tą piłką. Teraz rozklepany na żona Gieksy. Sędzia pokazuje grać dalej, bo był tam faul. Nie wiem, czy to nie na linii nawet pola karnego. Ponownie do ręce, troszeczkę niedokładnie. Pielerzowi zdarzyło się puścić kanał. Teraz dośrodkowanie. Olszar wyskoczył tam w stylu Zlatana Ibrahimowicza. Jakoś chciał zmieścić tą piłkę, ale jest miejsce. Pitry czeka na podanie, ale Pitry uciekaj, a nie czekaj na podanie, bo... Podanie do Goncerza, tak, Goncerz przejął, jakby tam zobaczył na lewej, dobrze, ale do Nawrota, na Nawrot, no pędzi niczym. Na pewno nie Usain Bolt, ale dobieg do tej piłki. Dobre dośrodkowanie, zamknie Goncerz, ale bramkarz. Jeszcze Bodziony, no Bodziony. To tak przywitał się z kibicami chyba floty. I teraz Katowiczanie przejmują piłkę. Kamil Folżyński z Nawrotem, ale Nawrot nie przejął. I ładnie teraz klepią piłkarze floty w pole karne. Może być groźnie? Folżyński tak na raz, jakby nie trafił w piłkę, to karny murowany. Właśnie ten Dawid Kort, który pojawił się na pole. Dośrodkowanie w pole karne, Buczek zostaje w bramce, ale dośrodkowanie przerzucone i... Całe pole karne, znowu nam tu deszcz teraz, oczywiście sędzia nie zauważył. Buczek musi uważać, żeby teraz, jak się ślisko zrobi, gdzieś tam nie popełnić błędu. Teraz Pitry główkuje do Goncerza. Goncerz jest polukarnym ostrykom. Goncerz uderza! Krótki ruch, nie wystrzał. Czasem nie wyjdzie, to się zdarza. Młody zawodnik. Jest teraz Goncerz. Troszeczkę za mocne podanie Holerzyńskiego. Teraz faulował Goncerz. Dużo takich właśnie jest zahaczeń w tym meczu. I teraz Goncerz zahaczył bramkarza. I dostanie kartkę, ale jako? Żółto. Za chwilę może wyszedł czerwoną. Tak jest, czerwona kartka dla Goncerza będzie. Dostał czy druga żółta? Nie dostał, ale za chwilę dostanie. No, mamy jakąś tam bijatykę. Jest bijatyka tam
Gonczarz po tej żółtej kartce. No niestety chyba dostanie właśnie drugą żółtą. Kilka żołobu duży teraz się... Gdzie są te kartki? Żółtą kartkę na ten zespoł Grzegorz Gonczarz, numer 7. I nie ma drugiej żółtej. Na razie nie ma, ale nie wiem, czy sędzia jeszcze nie czeka chwilę. Nie, chyba powiedział, że jest okej. Ale co mogę powiedzieć, tak trochę na plus jest Team Spirit, bo cały zespół ruszył tak tam. Gdzie są te kartki? Żółtą kartkę na ten zespół Grzegorz Gonczarz, numer 7. I nie ma drugiej żółtej. Na razie nie ma, ale nie wiem, czy sędzia jeszcze nie czeka chwilę. Nie, chyba powiedział, że jest okej. Ale co mogę powiedzieć, tak trochę na plus jest Team Spirit, bo cały zespół ruszył tak tam. Jest właśnie skonsolidowana, a teraz flota, będzie dośrodkowanie, mija teraz... Obrony Pieczak. Tak, dośrodkowanie musi Buczek bronić i tak też się... Nawet nie tyle mówi. Przepuszczenie piłki przepuścili wszyscy i teraz no, ratuje Woleżyński. Ułożoną nogę, Krzysztof Wołkowicz, dośrodkowanie w pole karne. Dobra centra, jest tam Jurkowski, ale zgarnął tą piłkę. Ale Buczek cały czas w polu karnym na wysokim pułapie. Jeszcze Wołkowicz. Będzie jeszcze raz dośrodkowanie. On potrafi ostatnio to robić. Ale szkoda, że wdał się w dribbling, bo nie mógł się obrócić. Teraz Bodzionek, dośrodkowanie Bodzionego. Piąskuje bramkarz do Woleżyńskiego. Woleżyński, 17 metr. Będzie uderzał Kamil Woleżyński i słupek! To ręce bramkarza zdaje się. Kapitalnie to Woleżyński zrobił. Nie mógł uderzyć z prawej, przełożył na lewą. Takim technicznym strzałem po słupku bramkarz wyciągnął to. Na spokojnie to uważać, przejdzie. Piłkę tak. Ceglas, dobrze Ceglas, jeden na jeden z na obrońcą. Ceglas wdziela się w pole karne, ale uciekła mu ta obrońca. Szósty rzut rożny z rzędu, ale ten... Dawno nie widziałem takiego fragmentu gry Gieksy na wyjeździe, kiedy oni by to zdominowali kompletnie 5 minut. Pielusz wytarł teraz ręce, wytarł piłkę, będzie wrzut daleki z autu w pole karne. Tam jest wysoki Pitry między innymi, właśnie dobrze, na niego dobrze. Piłka. Gonczarz, 16 metr, Bodziony strzela, Bodziony, rykoszet, gol! Gol, Krzysztof Bodziony! 1-0. 89 minuta i Gieksa obejmuje prowadzenie po rykoszecie. Spada tutaj bramka i jest szansa na pierwsze zwycięstwo na wyjeździe w tym sezonie. To te stałe fragmenty gry okazały się skuteczne. Pięknie zdecydował się Krzysztof Bodziony na uderzenie tutaj z około 17 metrów. Ta piłka odbiła się od któregoś z zawodników floty i kompletnie zmyliła. Dawno za... Dyskutuje tam jeszcze z kibicami, ale patrzmy sobie na grę. Dośrodkowanie, Pielosz. Oj, pomylił się fatalnie Pielosz. Może być groźnie główka. Oj, groźnie! Ale teraz z dalekiej podróży. Szczęścia. Kamiński teraz. Skrót to tak można 5 minut ostatnio wrzucić dla ciekawości po prostu, tak żeby sobie to każdy obejrzał. Jak to wyglądało, bo to na pewno będzie warto przegrać. Koniec meczu! Koniec meczu! Gieksa wygrywa w Świnoujściu 1-0. Historyczne zwycięstwo. Pierwszy raz tutaj katowiczanie w siódmej próbie dopiero. Wcześniej tylko jeden remis, 5 porażek. Ale tym razem udaje się wygrać. Jest radość piłkarzy Gieksy. Brawo panowie, tego oczekiwaliśmy właśnie. Ja się z wami już żegnam. Lecę tam zobaczyć, czy piłkarze będą udzielać wywiady. Miejmy nadzieję, że tak. To będzie o czym rozmawiać. Tak więc do usłyszenia. Także brawo. Czytajcie nas na Gieksa.pl. Gieksa wygrywa w Świnoujściu 1-0. Bramkę zdobywał w 89 czy nawet 90 minucie. Krzysztof Bodziony po rykoszecie i mamy 3 punkty. Także dziękujemy wam. Nagrał kontrę, dobra? Dobra, także dziękujemy wam i do usłyszenia. Słyszymy się w środę w meczu Słoniczanko. Kolejka będzie w tą środę. Drużyna floty wyjeżdża.